I co tam masz? Kapsel. O, kapsel, fajnie. Tam jak ten z tego magnesem do mostu rzucał tam duże rzeczy. Nie wiem, to już parę osób chodziło, moich kolegów szukali. Także już to wyciągali. Robię zbliżenie. Jakie złote pan znalazł? Robię zbliżenie. Uwielbiam się bawić. Trzeba mieć farta, naprawdę. Podchodzę. Mam tak po całej Polsce. Jeździ. Nie tylko w Polsce, czasem też za granicą jeździ. Odstęp. Nie rób zbliżenia. Nie rób. Nagrałeś pośle? No nagrywam cały czas. Pokaż to. Babu, masz telefon? Co? To ty tam masz? Wyrzucaj! Kamyczki! No masz, kapsle, kamyki, patrz. Tu nagrywaj. 5 złotych? Piątka, ale z PRL-u, to jeszcze taka dawno, dawno, dawno stara. No. Jeden grosik. No, to coś tam. Stara. Tarcza od zegarka. Uuu, odwróć na drugą Sieko. Stronę. Nie ma nic. Może z prawdziwego złota? Nie. Chociaż... Badziew. Nie. No, osiądz. Osiądz. Widać to od razu. Dobra, starczy nagrywania, Julka, bo to... Kapsel, papa. To ma grupa, oni zaraz będą... Gdzie do wody? Chodźcie zaraz. Wrócę do tej wody. Kamienie do wody. A pan kapsle też zbiera? Nie, do kosza wywalam, żebyście jak się kąpiecie, żebyście nogi nie skaleczyli. Pan sobie to zatrzyma. Ja tego mam na tony, całe wiadra. A to dość to, a to dość śmieszne. Mała, a nie do wody. Wucho będziesz dowodzić, bo robię kapsle. Oto, najgorszy pan. Zmieniamy się, co nie, pomału. Ja już wam tłumaczę, skąd się wziąłem na plaży i co tam robiłem ogólnie. Taka sytuacja, że ogólnie poszedłem z córką sobie na spacer i no, wziąłem ze sobą wykrywacz z tego względu, że przyszły mi długo oczekiwane, bo ponad 2 miesiące szły do mnie rękawiczki. Rękawiczki są wodoodporne według producenta, wytrzymałe, bardzo, bardzo wytrzymałe niby. A dodatkową funkcją są te dziadostwa na końcach palców, które umożliwiają obsługę telefonu. No co? Co do wytrzymałości, oczywiście to się sprawdzi na polu przy paru dołkach, przy noszeniu szpadla cały dzień i machaniu kijem, grzebania łapą w ziemi. Także to dopiero będzie można sprawdzić po dłuższym czasie u użytkowania. I się okaże, jak bardzo są wytrzymałe, czy warte są swojej ceny. Kolejną rzeczą testowałem te faktycznie taką, to niby to guma, niby nie wiadomo co to, skóropodobne, coś w tym stylu, czyli te końcówki na palcach. I te końcówki na palcach faktycznie naprawdę mistrzowsko obsługują telefon dotykowy, czyli normalnie Tak jak palcem normalnie się działa na telefonie. Nie trzeba ściągać rękawiczek, żeby nagrać film czy coś w tym stylu. Bardzo dobra, użyteczna rzecz. No i co ich do ich wodoodporności? Wodoodporność ich jest taka, że jeżeli na rękawice będzie padał deszcz, gdy w deszczu będziecie kopać, ja będę w sumie kopać, bo to moje, to faktycznie one nie przemokną. Ale tylko przy zanurzeniu je w wodę, tu między tymi szwami, ogólnie w żaden sposób tutaj lejąc po powierzchni tej czy tej spływa jak po kaczce, czyli są naprawdę dobre, fajne, wygodne, zapinane, nie mam takich przeciwwskazań, naprawdę są bardzo wygodne. Czy oddychają? Nie wiem, jeszcze no długo w nich nie chodziłem. Zobaczymy w dzień na polu, czy gdzieś, czy się nie będą ręce pocić, czy nie będzie z tym problemów. Co do odporności między tymi gdzieś tutaj szwami, gdy się zanurzy rękę w wodę,
jednak ta woda gdzieś tam delikatnie się dostaje i czuć wilgoć. Nie, tam nie napływa tej wody masami, że tam ciapiesz w tej, a gdy wyciągniesz, to po prostu robi się wilgotna, a gdy wyciągniesz rękę, ściśniesz rękawicę, wody po prostu w środku nawet już nie czujesz. Także no nie są złe, a cena ich nie jest wygórowana. Czyli no zobaczymy, jak na polu się sprawdzą. To chciałem przetestować, dlatego byłem, jak widzieliście. Sobie tam chwilę pogrzebałem w wodzie, chciałem zobaczyć, jak to jest. W wodzie jeszcze nie szukałem. Dziwne sygnały mi się pojawiały, wszystko rozmyte na wyświetlaczu. Także no nie, no to raczej nie dla mnie. Ale przynajmniej sprawdziłem, jeszcze tego nie robiłem, także takie coś. Dobra, ja was pozdrawiam. Taki wieczorny był popołudniowy wypad. Także ja wam pozdrawiam i do jutra. Na razie, cześć. A i jeszcze jedno, jeżeli tak jak ja nudzicie się w domu, pola są zasiane, nie ma gdzie pochodzić, gdzie poszukać, proponuję grę, którą właśnie widzicie na pulpicie. Gra jest ekstra, jest bardzo autentyczna, realistyczna wprost. Mnóstwo fajnych, ciekawych znalezisk można wykopać, w tym złotko i innych parę pierdół. Takich, które mniej więcej na co dzień spotyka się na polu. Poza tym macie 4 wykrywacze do wyboru, w tym mój. Jest tak jak widzicie, mojego altera, nawet z naklejką PGP. Tak samo jest w grze. Twórca dodał mój wykrywacz, także wysłałem mu zdjęcie. I także możecie nawet moim osobiście alterem polatać sobie. Także takie coś. Dobra, polecam gierkę, naprawdę fajna. No i dobra, i na razie.